Hej ekipa, witam was z Tonią. Witam was ponownie w Company of Heroes 3, oczywiście w wersji pre-alpha. Jak widzicie, jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie byliśmy, czyli po zdobyciu naszego lotniska. Nic się tu nie zmieniło. Poczytałem sobie jeszcze, ewentualnie poprzeglądałem te jednostki. Okazuje się, że te jednostki mają dodatkowe bonusy. Skille, na przykład mamy naszego dowódcę sił pancernych brytyjskich. Ma na przykład AA Medium Tank, czyli dzięki temu, że przeciwlotnicze. Ciekawy jestem, czy działa na piechotę, jak to nieraz stosowałem. W każdym razie, odblokowujemy i mamy Churchill Heavy Tank. Super, super, w takim razie też odblokowujemy. I stąd weźmiemy, możemy użyć lepsze, super against inflanti, i właśnie to jest to, o czym mówiłem. Super, mamy wsparcie dla piechoty, przeciwko piechocie, to mi się podoba. Natomiast tutaj weźmiemy dodatkowe wsparcie, albo paliwo, albo amunicja, ale recoil artylery bardzo bym chciał. Efektywność na przykład. Okej, to spróbujemy, to i możemy tu incidentalnie recoil artylery. Okej, przeciwko piechocie możemy stosować, spoko, ale chciałbym zobaczyć, czy Churchill has upgraded with a tank commander, Wonkis combines arms, performance and utility. Proszę bardzo, i mamy to odblokowane, tak samo dotyczy się naszej piechoty, która walczyła ostatnio i mamy na przykład tutaj atak dymem, dzięki temu wróg ma ograniczoną widoczność, albo atak już bombowy, to wezmę sobie, odblokuję. Jeszcze mam dwa punkty, sądzę, że ten jeden punkt mógłbym tu wydać na paratroopers. Okej, to możemy dodatkowy bonus i na razie to jest wszystko, jeżeli chodzi. Te jednostki pozostałe nie walczyły, więc nie mają. Nasze działo przegrupowuję sobie tutaj, żeby tutaj ustawiła się jej osłona. A nie, poczekajcie, a no nie mogę właśnie, to, jak, to jest to, jak wykonam jakiś ruch, to już jest kaplica. Trzeba dobrze się zastanowić, zanim wykonać jakiś ruch, bo może być później problem. Natomiast teraz tak, bierzemy naszych medyków. No i co z tymi medykami? Nie mogę ich przegrupować. Czemu? Nie rozumiem. Dobra, przesyłamy ich tutaj, te krzaczki. Dodatkowo, oczywiście, w Naples możemy zakupić dodatkowe jednostki. Mogę kupić United Kingdom lub US, czyli amerykańskie albo brytyjskie siły. Tutaj mamy Anti-Armor Detachment, to raczej mi niepotrzebne. Bardziej bym Rifle Detachment albo Heavy Machine Gun. To w takim razie Heavy Machine Gun weźmiemy sobie jeden. Kupiłem? Nie widzę, nie kupiłem. Tu jest, teraz kupiłem. I Rifle Detachment, proszę bardzo, też. Ale Iborn Company najbardziej by mi zależało, choć tutaj zasobów de facto brak. I jeszcze pozostaje jedna kwestia, lotnisko. Oczywiście tutaj mogę kupić dwa różne rodzaje samolotów. Na przykład samolot zwiadowczy, samolot bombowy, Douglas Squadron, to daje akurat zaopatrzenie. I Mitchell Squadron, to akurat zasłona dymna. I weźmiemy sobie, zakupmy naszego zwiadowcę i bombowca. Więc sądzę, że tu będzie akurat GTS Bionos. Mamy, wydaliśmy wszystko co mogliśmy. No i dobra, i teraz jaki cel na dziś? Chcę oczywiście zdobyć Monte Cassino. Tutaj, ale żeby zdobyć Monte Cassino, to muszę mieć dużo zasobów. Żeby mieć dużo zasobów, to muszę mieć dużo terenu przyjętego. Więc chyba udajemy się na Nocerię. Trochę się cofniemy na tej mapie, no ale przynajmniej uchronimy się przed kolejnymi atakami z dwóch flanek, bo będzie tylko atak z jednej strony. Będzie nam dla nas to bezpieczniejsze, żeby tu uderzyć. Więc bierzemy i tego... Aha, tylko że... Dobra, bierzemy ten pojazd, przesuwamy. W takim razie tu. I to jest wszystko. Ale tu będziemy musieli uderzyć. No i w takim razie nie mamy już się czym ruszać. Kolejny dzień. Oczywiście tam jeszcze, statek jest do poruszania się. Ale statek w tym momencie... No nie wiem, przegrupuję się tutaj, zobaczymy, gdzie on tam popłynie. Czy może coś odsłoni, choć wątpię. Bo to statek raczej nie ma. No to co, kolejny dzień. I co ten wróg wymyśli? O proszę, idą na nas jednostki wroga. Co to się stało? Jezu, na naszą tutaj? Zespół idą? Co im się stało? Przynajmniej nie mieli tu większą szans. A może to jest punkt odwrotu? A, bo tu moździerze się pojawiły. Co tak próbują? Na dwa fronty? Ale tu ich rozwaliliśmy. To o co chodziło im? Ej, nie wiem. Dobra, czyli jak widzicie, stąd jednostki wychodzą. Okej, widzicie, przypłynęły kolejne jednostki. Bardzo fajnie, cieszymy się. Natomiast tak, mamy zwiadowca. Jest ten samolot zwiadowczy. Oczywiście kosztuje to 25 amunicji. Mówiłem, że amunicji kosztuje. No i chcę zobaczyć, czy tutaj aby
Nie ma czegoś więcej. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze się kryje, bo tak jedziemy bez tego, bez niczego. O proszę, zasadzka, działo. A skoro jest działo, to my się działem zajmiemy. Mamy kolego niszczyciel do roboty tutaj. Proszę, pokażę wam, jak niszczyciel ładnie tutaj potrafi rozwalić. Bierzemy na cel. I atak. I lecą pociski. I zobaczmy, czy to pomoże. No, to tyle w temacie zasadzek. Warto mieć świat. Oj, warto. Dobra, bierzemy w takim razie tą piechotę. I jedziemy w te okolice. Tutaj, jak widzę, nie mamy nic. No, noceria będzie zdobyta, sądzę, bardzo szybko. Jedziemy. Tutaj jakieś jednostki wroga? Nic? Czysto? To ja się cieszę. I to się powiem, bo szczerze, nawet bardzo cieszę. Ok. Czyli tutaj możemy zdobyć amunicję, bardzo fajnie. I tutaj mamy czołg. Czołg, który... W sumie dwoma jednostkami iść tam to chyba nie jest głupie. Tutaj się rozstawimy tymi, żeby odpierali atak wreszcie, gdyby chciał ktoś na... Halo, tylko tutaj mieliście stać, tak? Przegrupować się ładnie. Panowie pancerni. No, patrzcie. Zużyłem wszystkie punkty ruchu na to, żeby nic nie zrobili. No co za głupota. W każdym razie. Głupota głupotą. Zrobili ruch, no i nic z tego już nie zrobię. Natomiast tutaj można by tych zlikwidować. Tylko czy wy sobie poradzicie? Wy nie dojedziecie nawet do nich. To nic nie zyskamy. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. Miałem już pomysł. Ale spróbuję mimo wszystko trochę się przegrupować. Wróg ma samoloty jeszcze. Okej, okay, co tu się dzieje? Santa Geta de Gotti. Czyli coś tu jakieś lata sobie. Je, patrzcie, i piechota jednak ruszyła na nas. O, i będzie zderzenie. Moździerz kontra czołg. Kto wygra? Jak obstawiacie? Dajcie znać w komentarzu. To było szybkie. Nie musieliśmy nawet własnych punktów akcji stracić. No ale warto, warto. Oj, o! Proszę. A to niespodzianka, jak nam się na... napataczają na nas. Kolejni zlikwidowani. O co im chodzi? New intel has presented us with the opportunity to intercept a German officer. Take him out. Okej, jakiś niemiecki oficer. Gdzie ten oficer jest, przepraszam? Da się go jakoś zerknąć? Poczekajcie. Sir, I'm getting an urgent distress call from the partisan resistance in Avellino. They're pinned under heavy fire and request our support. Commander, their intel network is too valuable to let this cell collapse. No dobrze, czyli mamy znowu jakieś questy i wszystkie. Znaczy ten 10 dni i ten też. Mamy czasówki. Jak ja nie lubię czasówek. Ja lubię się bawić tutaj. I przepraszam bardzo, ja mam się tam w ciągu 10 dni dostać do tego dowódcy? No chyba se kpicie. Ja nie wiem, jak miałbym to zrobić. No w każdym razie, dla mnie priorytetem będzie oczywiście wsparcie partyzantów Avellino. To jest tutaj. I support the present fighters of German forces. No to będzie akurat łatwe. Sądzę, że będzie łatwe. W końcu wjedziemy tam czołgiem, prawda? To chyba sobie damy radę. No nic, w każdym razie mamy jasność działania. A skoro wiemy, co chcemy, to bierzemy nasz czołg, który świetnie się sprawił i lecimy na Avellino. Proszę bardzo, tutaj, w te rejony. Mam nadzieję, że żadna zasadzka nie będzie. W sumie mogłem zrobić zwiat, tak? Ale chyba jest czysto. Avellino. I no Keria, chciałbym zdobyć te punkty. Zasoby. Zobaczmy, co tu się stanie, jak uderzymy na nich. Jeżeli zgarniemy... Raczej tu będzie na pewno walka o zasoby. To dla nas jest bardzo cenne. Choć chciałbym medyku, przyznaję, gdzieś wysłać. No ale widzę, że medycy to chyba bardziej będą się trzymać tej ekipy. O, właśnie, rozstawimy działo jeszcze póki co. Proszę, przegrupować się ładnie. No i teraz działo jest ładnie rozstawione. Tak samo działo CKM-u. Mogliby się rozstawić i na przykład tu. Przegrupować się. I patrzcie, tu już do nas szli. Dobrze wiedzieć, nie? A zatem CKM, właśnie Heavy Machine Gun Detachment. No wsparcie, no Heavy Machine Gun. Aha, tylko że to nie jest wsparcie tak jak myślałem chyba. No dobra, w każdym razie zróbmy jeszcze zwiad. Avellino. Recon. Zobaczmy, czy tutaj jest jakieś siły są wroga, jakieś ekstra, bonusowe. Avellino. Przejrzyjmy ten teren. O, tutaj, widzicie? Jednak są siły. Ale trzeba będzie się z tym zmierzyć. Czyli Avellino na pewno musimy podjąć działania. A my lecimy na Nocerę. Panowie z Jeepa, bierzemy się za ten budynek. Halo?
We got the depot, Commander. Should keep us running for a while here, but stay sharp. I'll bet the Germans are gonna try and take it back any day now. Nie ma problemu, słuchajcie. A to co już? Tak po prostu? Intrygujące. Czyli wiemy jedno na pewno. Niemcy mogą przyjść jednak z tego miejsca, bo tak widzicie tutaj punkty, ale my tam już wyjść nie możemy. W każdym razie mamy plus 50 punktów. Było szybkie. Nawet się nie spodziewałem, że takie szybkie. W takim razie spróbujmy przejąć Pompeli. Bo są, widzicie, odpięliśmy ich od łańcucha dostaw i my też jesteśmy odpięci łańcucha dostaw, więc musimy połączyć. Dzięki temu będziemy mieć ten łańcuch sprawiedliwie, będą zasoby sprawiedliwie do nas docierać. A tak to jest na zasadzie, dotrze albo nie dotrze, o to jest pytanie. Dobra, w każdym razie, robimy teraz naszą ekipę. Tu się rozstawiamy, bo tutaj jest ekipa tych, jakby ich zaatakować. No straty z naszej strony jednak też będą, więc na razie tam się nie pcham. Chyba, że mogę zawsze tutaj przyjść w tym kierunku. A medyka jednak wezmę w tym kierunku. Bo nie widzę sensu go tam pchania na wsparcie. Chyba, że skoczymy. Ale wiecie co? Zmienię zdanie. Pójdziemy jak z tym czołgiem zdobymy, co będziemy Avellino. Pójdziemy na Benevito. Bo według mnie to będzie też istotne miejsce. A póki co, kolejny dzień. To jest zagadka. Idą jednak na nas. Aha. A inżynierowie na heavy machine gun? Intrygujące. No niestety jest to, że... A i tak dostały. A nasi dlaczego się ruszyli? Też mnie intryguje. Dobra. Wykonali ruch. Trzeba ich zlikwidować. Ja się tak nie będę cackał. Przepraszam bardzo. Tu. Panowie. Możemy? Nie możemy. Czemu nie mogę? Nie wiem. Ci też nie mogą. To jest mega intrygujące. Na pewno mi to... rozwala system, że nie mogę. O, muszę się przegrupować. I będę zdziałać, zwalił do inżyniera, żeby go pokonać. O, spoko. Dobra. Ci mi się tu nie podobają. Naprawdę, dlaczego nie mogę ich tutaj jakoś ustawić w dziwny sposób? Spróbujmy ich tak ustawić. Może tu w tym wejdą. Chyba, że order cancel counter fire. Overwatch. Disband. To raczej nic z tych rzeczy. Ale wiecie co? Teraz pora tutaj uderzyć. Pompeli. Bierzemy się za Pompeli. Chyba, że najpierw weźmiemy to Avinello. Spróbujmy to Avinello i zobaczymy, co z tym będzie związane. Podbijmy. Okej, okay, mamy, słuchajcie, mamy coś tutaj, faktycznie. Możemy dodać coś. O, mamy. I mamy Strat Fight Run albo Recon. Dobra, biorę to. Select oczywiście i chcę, wystarczy, według mnie to wystarczy w zupełności. Pora pobawić się w RTS-a. We have to get up the hill, clear the area and confirm their safety. Okej, nasz cel. Przede wszystkim uratować partyzantów, którzy są pod oblężeniem na rynku, więc musimy zabezpieczyć to miasteczko i przygotować się na ewentualną kontratak, jak widzicie, Defender Plaza, czyli mogą przyjść siły wroga, które mogą nam po prostu napsuć krwi. Nie ma problemu, sądzę, że pora podjąć się tego zadania, lecimy z tym. I zobaczmy, faktycznie są bonusy, które sobie wykupiliśmy po prawej stronie, jest to. Mamy tutaj faktycznie, że mamy samoloty, mamy wsparcie, tylko to wszystko widzę kosztuje, ale zasobów mamy tak licho słabo. Dobra, przechodzimy tędy, bo tak patrząc tutaj jaka jest układ, to trzeba tędy tutaj wsparcie okazać i lecimy. Fajnie byłoby przejąć ten budynek, tylko nie wiem czy... O, tak, przejąć budynek, właśnie widzę jak mogę przejąć budynek. Okej, okay. Szybko, rozstawiać się tutaj. Zapraszamy, fajnie rozstawiliśmy się, dobra nasza. I wiecie co, teraz używam taktywnej pauzy. Trzeba przejąć budynek, nie ma problemu. Proszę się tym nie kłopotać, proszę rozstawiać. Następnie ta piechota się rozstawia tu, a ta piechota się rozstawia tu. I osłaniamy, szybko. Radzi się tutaj za nich. I pora trochę posmażyć. Tak, da radę? No, już wyczyszczone. Do zera, słuchajcie, do zera. No i właśnie o to chodziło.
Proszę tu się rozstawić, bo tu jeszcze są dziady. Dlaczego tutaj weszliście? Jakim prawem, ja się pytam? O, uciekli. No, i spokój. W takim razie bierzemy naszą piechotę. Halo? Już? Wyszliśmy? Wy się tam nie pchać do ataku. Już widzę kontrolę, mam nad kolejnym zestawem jednostek. Bardzo dobrze. Przechodzimy dalej. Go, go, go. Na razie piechowa, rekrutować nic nie mogę, ale za chwilę będę mógł. Do 260 będziemy kolejną mieć inflantię, ale wiecie co, ja chyba heavy machine gun bym wziął jednak. Zawsze to heavy machine, prawda? I teraz trzeba podejść. Jak tam w ogóle wygląda sytuacja z tą walką? Zobaczmy. Jak tu walczą. O, tu, tutaj taka obrona, musimy im pomóc. No, to pójdziemy sobie ten ciach, ciach, ciach. Tylko, że haczyk, bo ja spodziewam się tutaj z jakiejś zasadzki. Jak nic, że tu będzie jakaś zasadzka. O proszę. O proszę. Nie proszę. Widziałem? Mówiłem. Dobra, idziemy z wszystkimi siłami. Przegrupować. Komandosi, tutaj smażymy. Proszę. Tutaj mamy do góry. O, słuchajcie, miotacz ogniem by się tu idealnie siadł. Ale pamiętam. Tak, dobrze widziałem. Dobrze widziałem. Okej. Czemu jednostka moja tam poszła? Fajnie, przegrupowaliśmy. Okej, zaraz im tam pomożemy, spokojnie. Gdzie są ich tutaj? CKM, bijaj się tutaj. Ładnie, wyczyściliśmy. Smażymy, dobra, udało się. Tu wyczyściliśmy tą okolicę. Na razie nas tu chyba nikt nie zatkuje. I tu się rozstawiamy. O, przepraszam. A jednak się myliłem, nie, tam strzelają do nas, bo tam oddali. Rozstawiać się tutaj. I to już, 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 go! Trzeba rekrutować kolejne jednostki. Piechotę, jak najbardziej tak. Niech od razu nam tu przychodzi. Okej, zabrali się, dobrze, dobra nasza. Dobra nasza, mamy to. Wy się może, gdybyście cofnąć, nie, może was użyjemy, o, z tym. Uda się nam rzucić? Leci. A, jak ładnie weszło. Bardzo ładnie weszło. I ten CKM jest. Tutaj powinien być CKM. CKM, przegrupowaj się. Już, 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 lecisz. Szybko. Tutaj mamy granat. O, na tych rzucimy. Tutaj widzę, próbują się rozstawiać. Ale nic to nie da. Okej. Mamy to. Już po was, chłopaki. Smażymy kurczaczka. Haha, dobrze. Dobra. Szybko przegrupowanie. A, tam próbował nas pociągnąć, ale mu to nie wyszło. Dobra, próbowali nas przygwoździć. Nie wyszło im tym razem. Trzeba tym pomóc tu. Oczyścimy stąd. I dziękuję. Koniec blokady. O, super. Uciekajcie, 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 uciekajcie. Mamy to. I teraz trzeba rekrutować kolejnego machine gun. Przyda się. Widzę, widzę, tak? Damy radę. Spokojnie. Teraz my się tutaj wspieramy. Wróg atakuje z tej strony. I tu jakieś siły idą na nas. Dadzą radę tam, sądzę. Walki zawzięte. Ale pamiętać trzeba, że my mamy takie bonusy. I na przykład taki... O, prawie weszły. Minimalnie. Spróbujmy trafić tam. I leci, 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 leci. A, pięknie. Zwiewajcie, zwiewajcie. Dobra, mamy to. Machine gun tu rozstawiony. Idziemy w tym kierunku. Czy tych dziadów się jeszcze pozbyć byłoby w domu? Byłoby super. Tu jeszcze mamy, okej. Okay. Trzeba chłopaków z miotaczem tutaj ogarnąć. Dobra, słuchajcie. Aktywna pauza. Tu idziecie. Tu. Tu. Taktycznie trzeba podejść do tego tym razem, tak? Tylko, not enough squad member. No to figę. To musimy sobie cofnąć ich. Fallback, tak jest. Tych też wezmę fallback. I tych też. Zwłaszcza, że wyczyściliśmy okolice. Sądzę, że możemy sobie na to pozwolić.
te działa CKM-ów. Dobra, ale wiecie co? Skoro mamy te CKM-ki, tutaj mamy wroga, tak? Trzeba by trochę się z tymi CKM-ami pobawić. Przegrupować. Tutaj. I tutaj. Tu mamy na powrocie. Więc... przewracamy siły naszych zespołów. Nie mamy paliwa. A, full fill, czyli jest pełna kolejka, dobra. Mamy pełną siłę. Szybko w takim razie wracajcie tu. Wy. I wy. Jeszcze wy. Wy też macie, widzę, pełną siłę powracać. Tu. I już powrót. I mamy wszystko. I nie mogę więcej jednostek. No trudno, bo nie mam chyba zasobów. Jeszcze wytrzymają, prawda? Chwilkę. Okej. Okay. Taktycznie zdobyliśmy ten budynek. Zdobyliśmy. Teraz taktycznie musimy do tego podejść, tak? Przejdziemy tu. I nie wiem, jakie tu siły są. A, tu są siły wroga. Dobra, widzę to. CKM trzeba by tu rozstawić. Przegrupowanie. Tu mamy jakieś zasoby. Mamy... biorę to. To biorę, przyda się. Przeciwko pancernym, pewnie jakiś pancerz pancerny będzie jeździł, jak nic. Czołg znowu nam się trafi, co? I co będzie wtedy? Wtedy mamy pewnie mortal. A to weźmiemy. Mortal się przyda. I pora się przebić, dobra. Przegrupowanie z tej strony, żebym widział, czy mamy tam jakieś jednostki wroga. Patrzcie, mamy dziadów. Wow. Tu z tej strony atakuje wróg. Ale po co tam poszliście? No kurczę, serio? Po co? Wy się wycofać. Aha, teraz zauważyłem, że tutaj był problem. Cofać się. Okej, właź do domu, siedzieć tam. Wy też włazić do domu. Albo nie, wy zdobywajcie tu. Okej, przegrupowanie, już. Dawaj ich tutaj. Komandosu mi tu dajcie. A, wy tu, a to wy jesteś komandosy. No to jak wy jesteś komandosy, to rzucaj mi granaty, już. No, spuśćcie im manto, no ile można. Come forward and fight, dokładnie tak. Tutaj widziałem wroga z tej strony. Okej, tu już chyba mamy, fajnie, ogarnięte. Trzeba tych ruszyć. Idziemy. Ale bo i nie idziemy. Jak widzicie, nas próbowali zajść od tyłu. Nie udało się dziadom. Dobra, przegrupowanie. Idziemy tu. Idziemy na tych dziadów. Okej, przygwożdżeni, słuchajcie, przygwożdżeni są. Komandosu trzeba przegrupować. Ci też są przy... Jak są przygwożdżeni, to jest nasza... są na naszej łasce. Okej, mamy to. Przegrupowanie w tą. To wyczyszczone. To wyczyszczone. Tu już wroga nie ma. Trzeba teraz podbijać rynek. Komandosi, braćcie za nich. Go. Mogę jakieś zasoby? O, słuchajcie, mamy pojazd. O, medium tank, wiecie co, biorę to. Pytanie czy ten, a no właśnie, medium tank tutaj wyjeżdża. Ale mam nadzieję, że dojedzie. Jak mu kazałem, to chyba dojedzie. Miło by było. Okej, tą jednostkę trzeba zreperować. To się na pewno przyda. No i co, ten pojazd chyba tu przyjedzie. Tak jest, on jest dobry na inflanty. Na piechotę. Dobra, słuchajcie, przegrupowanie. Wiemy wszystko. Idziemy tu.
Tu jeszcze jest wróg, ale to sobie da radę z tym przeciwnikiem. Weźmy mu tam granat. Aha, tylko że granat kosztuje też. O, to jest intrygujące. Przegrupować się tu. Okej. Reach the partisan hideout. Okej, mamy tego lintę. Przejdźmy nim tu granat. Tak jest. I gdzie mam ten pojazd? Jest nasz pojazd. Dobra, jest nasza zabawka. Ha. Spróbujmy wjechać tutaj. Do nich na Haciendę. Tutaj upgrade. No, ten fajnie jakby wjechał, nie? Idziemy. No i patrzcie. Niech cwaniaki teraz spróbują. Wow, a co tutaj z tej strony? Jak to tak? Patrzcie. Rozwalajmy dziada czy nie? Tu mamy miotaczek, gdzieś tutaj były z bazuką. Jest bazuka, dobra, słuchajcie, jest bazuka. Oni też mówiłem, że mają pojazdy? Mówiłem? A nie możemy strzelać, ciekawe. A, dostał! Jeszcze raz. Poprawić tam. Mamy! Zmusiliśmy ich do wycofania. Haha, dobra nasza! Dobra nasza! No doubt the local partisans will be more efficient allies now. Zwiewaj te dziady. Uciekają. Stwierdzili, że nie mają szans i proszę, udało się. Tak jest, zwycięstwo jest nasze. Tak jest, zwycięstwo nasze. Jak widzicie, walka była całkiem udana, całkiem słuszna i pozytywnie, pozytywnie. Lecimy dalej z kampanią, zobaczymy tylko jeszcze to miasteczko, było całkiem przyjemne. Zobaczmy, czy jeszcze możemy podbić to jedno miasteczko, aby utrzymać łańcuch dostaw. W końcu potrzeba nam 150 punktów amunicji. A, i patrzcie, zwiewają. Securing Avellino has reassured the partisans of our alliance. They're offering us the use of their operatives based in the town from now on. So long as we hold Avellino, of course. No, nie ma problemu, nie ma problemu. Jak widzicie, Avellino zdobyliśmy, mamy wsparcie. O, czyli mamy Partisan Observation. Całkiem spoko. Deploy Partisan Sabotage Supply. Mamy Partisan Looted Supplies i Partisan Sabotage. O, super, super. W takim razie mega połączenie. Mamy 9 dni na zdobycie tamtego obuza. No i pytanie, czy tu są jakieś jednostki wroga, których mogę się spodziewać? W garnizonie chyba nikogo nie ma, więc chyba będzie bez większej walki. Zobaczmy, jak to będzie odbyte. Mamy to? Czy nie? No, mamy, przejęliśmy. I łańcuch dostaw został zachowany. No i super, mamy plus 150 w takim razie amunicji. No, nie wiem skąd wróg może uderzyć. Mam nadzieję, że nie będzie tak bezczelny, będzie stąd uderzał. Mimo wszystko trzeba pamiętać o tym, żeby to zachować. W każdym razie, jedziemy teraz tu. I mamy zaliczone. Sądzę, że w tym momencie jednak się zatrzymamy. Następne miejsce Benevito, to jest standard. I powoli będziemy zbliżać się faktycznie do naszego tutaj Monte Cassino. Czy tego dowódcę jestem w stanie pobić? Chyba, że wiecie co, mam pomysł. Mam pomysł, że na przykład wykorzystamy łódź, podpłyniemy i spuścimy mu manto. Tylko nie wiem, czy muszę być wtedy w okolicy. Ale jest to wykonalne w każdym razie. Zobaczymy. Eliminate Officer, mamy 9 dni na to. Zobaczymy, czy to jest wykonalne. Natomiast jeżeli wam się dzisiejszy odcinek podobał, zapraszam was serdecznie do łapkowania, do polecania i do komentowania. Dzięki serdecznie, pozdrawiam was z Tanią. I tutaj Wezuwiusz już niedługo wybuchnie. Cacy. Na razie, hej.